Thank you.
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie na podsumowaniu 31. ogólnopolskiego konkursu literackiego Józefa Ignacego Kraszewskiego w kategorii proza i poezja. Zanim przywitam przybyłych szanownych gości, poproszę o zabranie głosu panią Dorotę Dymianiuk, kierownika muzeum i gospodarza. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło Państwa przywitać w imieniu pana dyrektora, który niestety dzisiaj nie może tutaj być z nami, i wszystkich pracowników muzeum. Bardzo serdecznie witam bardzo miłych gości, którzy zawitali w nasze drogi, pana prezydenta, pana wójta gminy Wisznice. Witam organizatorów konkursu. Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny Państwo gościcie tutaj u nas i chcecie, aby przedmiocie konkursu było w naszym dworze, który jest domem, gdzie Józef Ignacy Kraszewski spędził lata dzieciństwa i wczesnej młodości. Szczególnie gorąco witam uczestników konkursu. Bardzo się cieszę, że życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego jest inspiracją do Państwa twórczości literackiej, która jest poniekąd również kultywowaniem wiedzy o Józefie Ignacym Kraszewskim. Życzę Państwu miłego pobytu i miłych wspomnień z dzisiejszego dnia. Dziękuję. A ja w sposób szczególny jeszcze raz powitam gości. Jest mi bardzo miło, bo robię to po raz pierwszy, choć konkurs serdecznie witam na naszej uroczystości głównego organizatora Dariusza Stefaniuka, prezydenta miasta Białej Podlaskiej. Serdecznie witam wójta gminy Wisznice Piotra Dragana. Bardzo serdecznie witam prezesa Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda, pana Jerzego Adamskiego. Chcę serdecznie przywitać ojca Eligiusza Dmowskiego, przewodniczącego jury oraz całe grono juniorskie. Ula Pietruczuk, Grzegorz Michałowski, Leszek Sokołowski. Bardzo serdecznie witam. Bardzo serdecznie witam Państwa, Alicję i Szczepana Kalinowskich. Witam serdecznie pana Marka Światowskiego, prezesa Koła Bialczan. Witam również panią Annę Kaliszuk, kierownika Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta. Widzę pana Janusza Izwickiego. Witam byłego dyrektora Instytucji Kultury. Witam serdecznie wszystkich literatów, członków klubu literackiego Maksyma, przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W sposób szczególny chcę powitać wszystkich laureatów dzisiejszego konkursu. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Poproszę o zabranie głosu pana prezydenta, pana Dariusza Stefaniuka. Proszę. Szanowne jury, na czele z znamienitym ojcem, szanowni państwo, szanowni goście zaproszeni, tutaj już wymienieni wszyscy z imienia i nazwiska i funkcji, jest mi niezmiernie miło, to jest też mój pierwszy raz. Bardzo się cieszę, że możemy gościć jako organizator tego spotkania, tego konkursu w tych pięknych progach muzeum, więc proszę panią kierownik, na ręce pani kierownik składam podziękowania, że zawsze tutaj jesteśmy witani otwarcie i możemy tutaj się spotykać właśnie w miejscu, gdzie Kraszewski te sedno swoje odnalazł, a państwo możecie dzięki temu wzorować się na jego twórczości i piszecie.
więc myślę, że to jest dla nas najważniejsze. Cieszę się, że ten konkurs ma charakter ogólnopolski. Jest to jeden z niewielu takich konkursów, które mamy w naszym regionie, a myślę, że my jako miasto Biała Podlaska jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i zaszczyceni, że udało nam się przez tyle lat, 31 lat, prawie tyle co ja żyję, de facto, wypromować imprezę na tak dużą rangę i tak jak Państwo widzicie, osoby się zmieniają, a konkurs trwa. Więc życzę sobie i życzę Państwu, żeby ten konkurs trwał, żeby się rozwijał, żeby przeżywał swoje lata świetności, żeby młodzi ludzie tutaj przyjeżdżali do Romanowa, żeby poznawali to miejsce, żeby poznawali korzenie Kraszewskiego, bo zarówno i koło Bialczan, jak i miasto Biała Podlaska i samorząd bardzo dużo mówimy o Kraszewskim. Nasze liceum imienia Kraszewskiego, dawna Akademia Bialska, ma taką maksymę, że każdy uczeń pierwszej klasy tutaj przyjeżdża i we wrześniu zawsze nasi uczniowie przyjeżdżają, dlatego że chcemy, żeby poznawali patrona, poznawali jego życie, poznawali jego twórczość i te ideały Kraszewskiego wynosili ze szkoły i nosili je w sercu. Wszystkim Państwu życzę, aby jak najlepsze wspomnienia były wyniesione z dzisiejszej imprezy i w ogóle z całości tego konkursu, żebyście mieli jak największe nagrody i wyróżnienia i żeby ta twórczość nie była pisana do szuflady, tylko żeby była doceniana przez jurorów znakomitych. A ze swojej strony też powiem, że się bardzo cieszę, bo wiem, że też Bialczanie są wśród laureatów. Jest mi niezmiernie, niezmiernie miło. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. A ja o dalsze prowadzenie uroczystości poproszę pana Radka Blamowskiego. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. To, że są tutaj osoby, które przyjeżdżają po raz pierwszy, też pierwszy, po raz pierwszy angażują się właśnie w organizację spotkań terapii, dowodzi tego, że ta tradycja, która dziś sobie już 3 dekady, ma szansę być kontynuowana. Właśnie po to tu jesteśmy. Ja też tutaj po raz pierwszy 7 lat temu wziąłem udział w tym rozstrzygnięciu, w spotkaniach literackich i okazuje się, że to jest inicjatywa, która bardzo wciąga, od której się nie chce po prostu oderwać. Co roku chce się tu przyjeżdżać i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić ten dworek w Romanowie bez konkursu i bez tego, że właśnie o tej porze roku, kiedy o dziwo jeszcze jest piękna pogoda i piękne słońce, właśnie tu przyjeżdżamy i odbywa się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ja jeszcze chciałbym prosić o zabranie głosu prezesa Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda, pana Jerzego Adamskiego, ponieważ to inicjatywa również Spółdzielni Mieszkaniowej i to nie od wczoraj, nie sprzed 2-3 lat, tylko od początku. Klub Kultury Piast, czyli dzisiaj Bialskie Centrum Kultury właśnie ze Zgodą organizowało ten konkurs i spotkanie literackie. Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezydent przed chwilą wspomniał, to 31. edycja bardzo pięknego w moim głębokim przekonaniu konkursu literackiego, który w tym roku bardzo mi współgra z 17. konkursem Szopenowskim. Bo akurat w tym samym czasie pada rozstrzygnięcie. Proszę Państwa, tak jak Pan Radek powiedział, Bialska Spółdzielnia Zgoda to chyba jeden z niewielu przypadków, że spółdzielnia mieszkaniowa współorganizuje i sponsoruje tego rodzaju konkursy, w moim głębokim przekonaniu bardzo potrzebne imprezy, ale nie możemy zapominać, że spółdzielnie mieszkaniowe w swojej działalności, w swoich statutach mają wpisane działalność kulturalno-oświatową. Także nie powinien to być ewenement, nikogo nie powinno dziwić, że spółdzielnie są współorganizatorami i w jakiejś części sponsorami tego rodzaju przedsięwzięć. Ja się bardzo cieszę, że mój poprzednik, pan prezes Bolesław Kuziora, wieloletni prezes zarządu BSM Zgoda, zapoczątkował tą dobrą współpracę. A ja, kiedy objąłem tą funkcję, postanowiłem tą współpracę kontynuować i rozszerzać ją, jak się tylko da. Bo nie możemy zapominać, że spółdzielnia Zgoda to 1/3 naszego miasta. Że spółdzielnia to nie jest
twór, który stoi obok miasta. To jest integralna część miasta i razem tylko możemy doprowadzić do tego, żeby o naszym mieście mówiono coraz więcej i coraz lepiej. Jak pan prezydent doskonale wie, chcemy tą współpracę rozszerzać również i na innych odcinkach i myślę, że to nam będzie coraz lepiej wychodziło. Szanowni Państwo, jeszcze tylko chwilkę zajmę czasu. Ja już tutaj rozmawiałem ze znajomymi przed początkiem tej uroczystości. Powiedziałem, że jak tutaj zawsze przyjeżdżam co roku, to najpierw 10 minut sobie stoję, jak postawię samochód, bo jestem tym miejscem wręcz zachwycony. Już nie mówiąc o tym, że sam pałac jest piękny, że park jest cudowny, że atmosfera tej, tak jak dzisiaj, tej uroczystości jest wręcz wspaniała. Chcę zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy współorganizować i sponsorować tę piękną imprezę. Że w dalszym ciągu będziemy utrzymywali, tak jak utrzymujemy wspólnie z prezydentem kluby kultury. Bo to jest wizytówka i dobry przykład dla wszystkich. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Życzę tylko i wyłącznie przyjemnych wrażeń. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, jest spółdzielnia Zgoda, z nami przedstawiciel spółdzielni Zgoda, ale są też inni przyjaciele, właściwie mógłbym tak powiedzieć, którzy co roku nam pomagają, a także ci, którzy również pomagają w tym roku po raz pierwszy, ale tylko krótko wymienię. Hotel Złota Rybka Białej Podlaskiej, Kwiaciarnia Frezja, Alicja i Szczepan Kalinowscy oczywiście, którzy sponsorują nagrodę, ale też dr Szczepan Kalinowski jest świetnym przewodnikiem i w drodze do Romanowa w autokarze również pięknie nam barwnie opowiada o tym, co możemy oglądać po drodze, ale też w przerwie dzisiejszej uroczystości będziemy mogli zwiedzić jego wystawę, która znajduje się również w Muzeum poświęconą stuleciu Legionów na Podlasiu. Anna Olszewska nam pomaga, starosta bialski Tadeusz Łazowski, wójt gminy Wisznice Piotr Dragan, miejska biblioteka publiczna, barwna, multimedialna biblioteka dla dzieci i młodzieży, biblioteka pedagogiczna Białej Podlaskiej, gminna biblioteka imienia Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach, koło Bialczan, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, a także Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres, Bialskie Cuda, która fundowała nam również, a właściwie laureatom, wyjątkowe nagrody. Drodzy Państwo, to jest lista osób, instytucji, które również organizują niejako nasze spotkania, bo podlaskie spotkanie literackie trwało od środy. Tak naprawdę to są 3 dni, a dzisiaj jest taki finał, więc ta inicjatywa to właściwie 2 inicjatywy. Podlaskie spotkania literackie i ogólnopolski konkurs imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. A jeżeli konkurs, to musi być również rozstrzygnięcie i bardzo proszę ojca Eligiusza Dymowskiego o opowiedzenie kilku słów o tym, co się działo podczas rozstrzygnięcia, może nie ze szczegółami. Znaczy nie, bardzo proszę. Ale proszę opowiedzieć o poziomie, o tym, co ojca w tym roku szczególnie zachwyciło przy podejmowaniu werdyktu. Bardzo proszę, przewodniczący jury. Szanowny Panie Prezydencie, kochani organizatorzy, drodzy gospodarze i drodzy laureaci tegorocznego konkursu. Jak już słyszeliśmy, po raz 31 spotykamy się na tej pięknej podlaskiej ziemi, aby uczcić jednego z największych polskich pisarzy, naszych rodaków, patriotów, Józefa Ignacego Kraszewskiego. Czym jest słowo? Dla każdego narodu, dla każdego kraju. Nie trzeba powtarzać, myślę, w tym miejscu. Jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli, to jest moje, ale i pewnie nie tylko moje zdanie, kardynał Ratzinger, emerytowany dziś papież Benedykt XVI, powiedział kiedyś takie zdanie, że słowo jest wizytówką duszy. Tak, rzeczywiście, musi być odczuciem tego, co jest w nas piękne, szlachetne, godne i w tej formie pokazywane, przekazywane dalej. 31 konkurs literacki imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego pokazuje, czym jest dla nas wszystkich
umiłowanie słowa, ojczystego języka i piękna tego kraju. A ponadto pokazuje, jak ważne w każdym środowisku jest umiłowanie tak zwanej małej ojczyzny. Czym jest Podlasie? To jest nasza chluba. To jest to miejsce, to jest ta kraina, gdzie radość, nadzieja i miłość właśnie pokazują obraz duszy. Proszę Państwa, po raz kolejny jestem zaszczycony, aby być przewodniczącym jury tego konkursu. I przyznam się szczerze, że chociaż nie debiutuję tutaj w tym roku, jak moi zacni poprzednicy, to niemniej jednak zawsze odczuwam pewien taki niepokój serca, drżenie, ażeby nie zawieść rozczarowań. Proszę Państwa, oczywiście, że chciałoby się przyznać nagrodę każdemu, ale jak wiemy, święty Paweł to pięknie ujął, że wprawdzie wszyscy biegną do mety, ale tylko ten pierwszy otrzyma nagrodę. I taka decyzja również musiała zapaść i w naszym wypadku, kiedy spotykamy się, czytamy, kiedy analizujemy teksty. Kłócimy się bardzo pozytywnie, bo to jest też efekt naszego spotkania, naszej pracy. I tegoroczny konkurs odbywa się właśnie w takiej atmosferze, kiedy chcemy pokazać Państwu, że wartość słowa ma swoją niezmienną cenę. I chociaż, tak jak wszędzie, wpływają na konkurs prace, które być może prezentują, albo nie być może, na pewno prezentują mniejsze walory literackie, to niemniej jednak staramy się wszystkie te prace czytać z uwagą, po prostu z szacunkiem, nie tylko do autora, ale i do napisanego słowa. Tylko wtedy możemy rzeczywiście spełnić swoją rolę jurorów oceniających, typujących swoich kandydatów do głównych nagród. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że po raz kolejny w tym jednym z najstarszych konkursów w Polsce, czynnych obecnie, po raz 31, spotykamy się, aby dzisiaj pochylić się z uznaniem nad pięknem słowem. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się przesłać pracę. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj odbiorą swoje nagrody. Gratuluję, a równocześnie proszę, ażeby ta nagroda była dla Was wszystkich takim duchowym, wewnętrznym zobowiązaniem, że troska o piękno ojczystej mowy pozwoli nam zawsze patrzeć z nadzieją w przyszłość, że trud organizatorów, tych, którym zależy na tym, aby ta ziemia żyła pięknem, był zawsze czymś wyjątkowym dla Was, zobowiązaniem, czyli trudem, tak jak pisał to pięknie Cyprian Kamil Norwid w Prometidionie. Bo piękno jest po to, aby zachęcało do pracy, a praca, aby się zmartwychwstawało, czyli miało nadzieję, miało sens i ten sens, aby budził w Was te pozytywne uczucia, odczucia, a nade wszystko talent. Dziękuję bardzo. Będę się przy tej okazji powtarzał, ale mają Państwo z głowy kazanie przejść. Myślę, że godne chomili. Drodzy Państwo, zwykle w tej chwili następuje uroczyste odczytanie protokołu z posiedzenia jury. Zapraszam bardzo serdecznie Panią Urszulę Pietruszuk, ale jest pewna wyjątkowa okazja również, drodzy Państwo. Otóż okazuje się, że nasza ulubiona koleżanka, która zawsze w tej roli występuje, czytającej właśnie protokół z posiedzenia jury, ale również w roli sekretarza grona jurorskiego, robi to dzisiaj po raz 30. 30 lat.
lat tej pięknej tradycji jest jej udziałem między innymi. Także myślę, że to jest... To chcieliśmy Ci pogratulować, podziękować za to. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie. Drodzy Państwo, to jest... Dziękuję pięknie. Słuchajcie, jako przewodniczący. Dziękuję. Mam nadzieję, że to jednak nie stanie. Muszą Państwo wiedzieć, że Ula nam się odgrała, że pójdzie na emeryturę, ale to nic pewnego. Dziękuję pięknie, z całego serca. Wszystkiego najlepszego. To jest niespodzianka rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Myślę, że to nie powinna być niespodzianka z tego względu chociażby, że chyba nie ma wśród nas osób, no może poza kimś z Muzeum w Romanowie, kto by był świadkiem właśnie jest tych, Jadzia, która 30 tam edycji, no właśnie, z tych 30 edycji. Tak. Drodzy Państwo, no to teraz już wracamy do programu naszego. No i co jest drżeniem? Teraz będę czytała, tak? Bardzo proszę o czytanie protokołu. Werdykt jury konkursu. Komunikat z posiedzenia jury 31. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, który odbyło się w Krzymoszycach dnia 24 września 2015 roku. Jury w składzie. Eligiusz Dymowski, przewodniczący, Lech Sokołowski, członek, Grzegorz Michałowski, członek, Urszula Pietruczuk, sekretarz, przyznało nagrody w następujących kategoriach. W poezji. Pierwsza nagroda Januszowi Pyzińskiemu z Dębicy, Godło Kormoran, za bogactwo słowa, wszechstronność, wrażliwość i poetycki, kompletny zestaw. Druga nagroda, Eli Galoch z Turku, Godło Rufus, za nostalgię kolorowaną krajobrazami i zapachami wsi. Trzecia nagroda, Annie Korulczyk z Warszawy, Godło Królik, za nostalgiczne, pogodne wiersze, wrażliwość duchową, za marzenia zawarte w wersach. Nagrody w prozie. Pierwsza nagroda Markowi Adamkowiczowi z Gdańska, Godło Melchior, za oryginalną tematykę historyczną, patriotyczną, ujętą w formie sensacyjnej. Druga nagroda Elżbieta Kotras z Bysława, Godło Carte Blanche, za literacki powrót do lat dzieciństwa i młodości, za przywiązanie do rodzinnych stron. Trzecia nagroda Edycie Łysiak z Kazimierza Dolnego, Godło Kandelabra, za groteskowe, zgrabne opowiadanie z podtekstem, gdzie zbrodnia, tam i kara. Przyznano również nagrody specjalne. Temat związany z Józefem Ignacym Kraszewskim, Jadwidze Marioli Jankowskiej z Poddębic, Godło Indianka, za oryginalną fabułę utworu oraz promowanie twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego z zamiarem łączenia pokoleń. Temat o Podlasiu. Magdalenie Nazaruk z Białej Podlaskiej, Godło Nazu, za harmonijny zestaw wierszy o tematyce rodzinnej i regionalnej. Klubu Literackiego Maksyma imienia Wiesia Gromadzkiego, Ewie Koziarze z Konstantynowa, Godło Anemon, za otwartość w uczuciach i przekaz do ukochanej osoby. Nagrodę rzeczową jury przyznało Agnieszce Weronice Panasiuk z Białej Podlaskiej za całokształt twórczości prozatorskiej o tematyce podlaskiej. I tu następują podpisy jurorów. Jednego jurora nie ma. Leszek Sokołowski prosiłby przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście gratulacje laureatom, ponieważ był w szpitalu, miał operację i nie mógł do nas przyjechać. To jest wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie wszystkim wyróżnionym. Drodzy Państwo, teraz już tradycyjnie nastąpi odczytanie fragmentów nagrodzonych prac, a odczytają je jurorzy i sekretarz. Tak
Za kawę. W nagrodę raczej. Zapraszamy serdecznie Grzegorz Michałowski, Urszula Pietruczuk i ojciec Eligiusz Dymowski. A fragmenty nagrodzonych prac znajdują się w jednodniówce spotkań literackich, którą Państwo również teraz otrzymają, żeby sobie zerkać to wszystko. Bardzo proszę teraz o odczytanie fragmentów nagrodzonych prac. Nagroda Klubu Literackiego Maksyma, godło Anemon, Ewa Koziara. Epistolografia. Napiszę do Ciebie list. Opiszę, jak w codzienności obumieram bez Ciebie. Żyję. I wcale się nie dziwię, że jest to możliwe bez Ciebie. Dojrzała kobieta, przejrzała kobieta. Posyłam wiadomość na przekór temu wszystkiemu, co nie wypada. I drugi wiersz. Tylko w naszym, w moim wieku miłość to nieporozumienie, porażka, nieprzyzwoitość. Pomiędzy nami tylko niedosyt i niedopowiedzenia. Przecież wszystko już było. I co dalej? Nagroda specjalna w kategorii temat o Podlasiu. Magdalena Nazaruk, godło Nazwy. Dziadek Jan. Ziemia ojczyzną. Ogrodzę i odchodzę, mówisz. Nie ukończyłeś szkół, nie masz doktoratu, ani nie znasz chińskiego, a twoje świecące oczy nauczyły mnie tyle sentymentu do tego, co nasze. Stare, stara drewniana chata jeszcze stoi, ale jutro będzie już tylko ziemią, żyzną wspomnieniami. Edyta Łysiak, trzecia nagroda w prozie. Wczesną wiosną ludzie umierają. Siorbał w milczeniu rosół i myślał tylko o tym, żeby się położyć. Odkąd mleczarnia wysyłała do nich samochód po mleko o 3 nad ranem, nigdy nie mógł się wyspać. Wstawał o 2, żeby mleko przygotować, potem się kładł, ale sen zaczynał go morzyć, jak już świtało i zaraz trzeba było wstawać. Każdą wolną chwilę w ciągu dnia przeznaczył więc na sen. A na wsi nie ma ich zbyt wiele, no chyba że zimą. Najlepiej lubił niedzielę, kiedy to po obiedzie mógł spokojnie zasnąć na kilka godzin, aż do ostatnich wiadomości. Zawsze po nich odbywał się wieczorny ubój. Podobno było też i niedzielę, i następną. Dopiero pod koniec marca znowu pomyślał o mieszkającej w starej chałupie swojej matce i sięgnął po kolejną kromkę chleba. Bo zawsze do zupy jak chleb, nawet do rosołu. Zapytał siedzącej naprzeciwko żony. Stara, coś dawno babki nie widziałem. Chora może jest? Żona wzruszyła ramionami. Tam chora, łazi jak zawsze. Nigdy nie lubiła teściowej, z wzajemnością zresztą. Mąż jednak nie przestawał drążyć tematu. Kiedy ostatnio do niej zaglądałaś? Tym pytaniem zdenerwował żonę na dobre. Niemal krzyknął. Żeby mnie pogoniła? Taśka ostatnio była, tort jej zaniosła ze swoich urodzin i pogadała. Babka jej wtedy 200 zł dała i łańcuszek złoty. Spojrzał na kalendarz. Kasia? Miał urodziny w styczniu, a teraz już koniec marca. Żona ze złością rzuciła ścierką. Złego licho nie weźmie, nie nudź. Lepiej byś konwie umył, bo jak wezmą nam na próbki, bakterie jak nic wykażą. Na Boże Narodzenie ostatnio myłeś. Odstawił talerz z niedojedzonym rosołem i wstał. Idę, idę, ale do babki zaraz najpierw zajrzę. Całkiem apetyt stracił, a zresztą nie ma co ukrywać, że ona nie umiała dobrze gotować. Nie to, co matka. Jej rosół to była poezja, aż weschnął. A idrze, tyle spokoju i poszedł. Ale aby się za nim drzwi zamknęły, żona nastawiła głośniej radio i zaczęła tańczyć. Lewa noga do przodu ze skrętem w lewo, prawa noga w przód ze skrętem w prawo. Zatrzymała się, bo coś jej nie pasowało. Chyba skręt w lewo. Musi zapytać którejś młodszej sąsiadki.
Ubiegłej zimie w remizie strażackiej odbył się bezpłatny kurs salsy dla kobiet ze wsi. Przyszły niemal wszystkie. I te, co miały 18, i te po 70. Zabawa była znakomita i dla nich, i dla chłopów, którzy podglądali ich przez szpary w drzwiach, a potem komentowali, która lepiej tyłkiem kręciła. Już zaczęła sobie przypominać kroki, gdy z impetem otworzyły się drzwi. Matka, babka nie żyje! Odwróciła się nieśpiesznie. No jak to nie żyje? Śpi zapewne, lubi drzemać po południu. Cholera jasna, ale ją zmylił. Już zapomniała, czy do przodu prawa noga, czy lewa, czy to prawa. Zaczęła od początku, lewa do przodu ze skrętem, a po chwili prawa, no nie wychodzi. Dlaczego wszyscy jej przeszkadzają? Ona już kilka miesięcy nie żyje. Czarna jest jakaś, zamarznięta i śmierdzi. Do prawej nogi dostawiła lewą i spokojnie odpowiedziała: nie myje się, to i śmierdzi. I znowu jej się pomyliło przez tę wiedźmę. Pamiętam, że do lewej musiała iść prawa noga, ani cholery jej się nie składało. Nie dane jej jednak było dokończyć, bo mąż nie przestawał. Jak ma się myć, jak jest trupem? Żona nieśpiesznie włączyła radio, zdjęła z bioder chustkę, zarzuciła ją na głowę i wyszła za mężem. Siarczysty do niedawna mróz parę dni temu odpuścił i na podwórku zrobiło się błoto. Nie lubiła tej pory roku. Ni to zima, ni wiosna. Gdy weszła do chałupy babki, zaniepokoiły ją walające się na podłodze listy. Listonosz, jak przynosił do babki, wrzucał do sieni. Tak mu kazali. Polecone kwitowali sami, a rentę babka miała na ich koncie. No bo po co starej tyle kasy? Kupowali jej co trzeba przecież. Leków żadnych nie brała. Zdrowa była. Całe życie. Trzecia nagroda w kategorii poezji. Anna Korulczyk. Godło król. Bez tytułu. Pomarańczowy zegar odlicza każdą sekundę mojej samotności. Czasem żałuję, że nie dałem namówić się sprzedawcy na mechanizm płynący. Nasze wspólne życie to twoje muśnięcie ustami moich włosów, kiedy wychodzisz rano do pracy. Lubię to życie. Choć zegar tyka uporczywie i wytyka każdą nową zmarszczkę. Bo to czar. Kogo obchodzi, że mimiczna? A zegar tyka. Data urodzenia sugeruje. Stan cywilny przypomina, że wciąż czegoś brak. Nie chcę ci tego wytykać. Druga nagroda w prozie, Elżbieta Kotras, godło carte blanche, korzenie. Wróciła jak co roku, chociaż każdego roku z innego powodu. Przywitał ją już z daleka krzyż. Z roku na rok wydawał się mniejszy, jakby wzrastał w tę ziemię. Pochylał ramiona ze starości, a to przecież nie tak. Był dokładnie tak samo wysoki, jak wtedy, gdy go stawiano. Tylko domy wokół niego urosły. Zamiast kłaniających się strzech, a co u bogatszych dachówek lub eternitu, w słońcu błyszczała teraz czerwono blachodachówka. Żal jej było tych strzech i tych dachówek, a nawet eternitu, choć podobno rakotwórczy. Żal jej było szczerbatych płotów, wypartych przez betonowe lub metalowe ogrodzenia. Żal jej było rumianków, dziko rosnących wśród trawy na każdym niemal podwórku, które teraz zastąpiły równiutko przycięte trawniki i równiutko posadzone iglaki. Żal jej było rżenia koni, muczenia krów, gdakania kur, gęgania gęsi. Tego, co wtedy składało się na ciszę, zastąpiła ją inna cisza. Cisza przerywana muzyką z MP3 albo rykiem silnika samochodu. A jednak cisza, nie wieczny zgiełk i pośpiech, który znała ze swojego obecnego świata. Z
stanęła obok krzyża. Na wysokości jej dłoni, na drewnie, była przymocowana blaszana obejmka. Ktoś dawno temu zatknął za nią pęk polnych kwiatów. Wyciągnęła ku nim dłoń. Kiedy ich dotknęła, rozsypały się niemal w pył. Cóż, kiedyś zawsze ktoś ze wsi przynosił tu świeże kwiaty. Maki, chabry, rumianki, konkole, ale też stokrotki, malwy, róże, chryzantemy, maciejkie, bukiety utkane kobiecą ręką, która mimo ogromu zajęć wyhodowała to wszystko tuż pod oknem chałupinki. Czyżby Bóg patrzył na ten trud przychylnym okiem, podlewał o świcie rosą i malował barwy słońcem? Czy tamtym ludziom po prostu się chciało? A może, myślała teraz, te kwiaty zastępowały im to, czego ja pragnęłam. Łazienkę, kosmetyki, modne ciuchy i nawet tę szarmację u mężczyzn. Pokręciła głową, jakby zaprzeczając, jakby z niedowierzaniem. Postawiła walizkę obok krzyża. Otrzepała dłoń. Kilka kroków dalej ciągnęło się pole. Zboże miało kłosy i złociło się w słońcu. A w zbożu, jak dawniej, maki i chabry. Nazrywała cały pęk i zatknęła u stóp Jezusa. Chciała się jeszcze przeżegnać, ale poczuła się niezręcznie. Kiwnęła więc tylko głową i ujmując rączkę walizki, poszła dalej. Druga nagroda w kategorii poezji, Ella Galloch, Godło Rufus. Przed siebie. Nikogo już nie dziwi, że w pobliżu gór z autobusów wysiadają mężczyźni starani życiem. Z podręcznymi torbami przewieszonymi przez ramiona, jak gdyby przydźwigali krzyże, żeby otrząsnąć się i poszukać innego przeznaczenia. Bez pieniędzy i przyjaciół, samotnicy spajdą razowego chleba obłożoną salcesonem. Krajobraz jest ich pasterzem, nie brakuje im świata. Wtapiają się w uboczne ścieżki, o których wiedzą tylko kozice i niedźwiedzie, motorową piłą czyszcząc las albo zbierając leśne runo. Wytrzymują tylko ci, co nie dają się wódce. Biorą plecak z paroma konserwami, podążając przez siebie w puszczę odnaleźć iluminację zachodów lub zrzucane poroże. W zimne noce zakopują się w siano paśników. O świcie pochylając się nad lodowatymi strumieniami, żeby odzyskać siły. Otwierają duszę. Jakby obcowanie z naturą czyniło z nich najgłębsze symbole wolności. Przed obcą ciekawością chowają się w połoniny. To ich prawdziwe domy. Przybyli z daleka, żeby nikt nie pytał, skąd są, co robili i o czym marzą. Wiedzą o każdym kamieniu czy wykrocie. Schaszczy, wyczuwając wilczyce z małymi, przecierają nowe szlaki dla lisów. Jedynie czasem ciągnie ich do takich samych jak oni dziwaków i wagabundów. Zatrzymują się z długowłosymi gitarzystami. Przy postawionym piwie opowiadają o biesach i czartach, mimo że od naftowej lampy albo żaru ogniska stwardniali jak buki, a jednak wrażliwi na ballady i wiersze. Przez ćwierć wieku nie dorobili się niczego oprócz przestrzeni,
już nie potrafią żyć gdzie indziej. Gdy dopada ich choroba w szpitalu, a potem w domu starców, gdzie telewizor i ciepła kolacja, gasną jak po drzewie grudniowej szarudze, żeby z wiosną zamieszkać w górskich przestworzach, niczym dymy wypałów, bardzo wysoko. Posądne czasy. Pierwsza nagroda w prozie Marek Adamkowicz, godło Melchior, ostatni towarzysz, fragment. Podróżny nie czekał, aż Stangret lub ktoś ze służby osłoni go parasolem. Wyskoczył w ciemność. Dwa susy i już był na ganku. Nacisnął klamkę. Drzwi były zamknięte. Poirytowany załomotał, jakby próbując być głośniejszym od burzy. Lecz silił się jednak daremnie. Nikt się nie pochwapił, żeby otworzyć. Kontrolnie spojrzał więc na fasadę dworu. Wszystkie okiennice były zamknięte dokładnie. Dom tonął w ciemności. Mimo to zastukał i to jeszcze głośniej. Tym razem pomogło. Rygiel w drzwiach stuknął, a zamek odpuścił. W wąskim prześwicie zamigotała lampa, rzucając światło na człowieka w liberii. Chciał onże zapytać, kto tam, ale nie zdążył. Przybysz pewnie wkroczył do środka. Pan w domu? W domu. To powiedz mu, że Messie Benoit przyjechał. Tylko tyle. Sługa nie silił się na dociekania. Posłusznie wziął bilet wizytowy, położył go na tacy i oddalił się dyskretnie, niczym zjawa. Tymczasem podróżny zdjął płaszcz, rękawiczki, kapelusz i wszystko, łącznie z laską, odłożył na krzesło. Był pewien, że zostanie przyjęty. Nie po to słał na ten koniec świata tyle listów z Warszawy, żeby teraz wrócić do niej z niczym. Widzenie z gospodarzem miał zapewnione jak amen w pacierzu. Dlatego spokojnie splódł ręce na plecach i stanął nieruchomo. Oczekiwał tego, co nieuchronne. Gdyby ktoś w tej chwili ujrzał pana Benoit, pomyślałby zapewne, że próbuje on usłyszeć, o czym szepczą mury domostwa. Tkwiąc pośrodku sieni, czekał, aż z mrocznych kątów popłynie opowieść o mieszkających tu ludziach, o ich nadziejach, radościach i smutkach. W ścianach skrywa się prawda, o której zawsze najwięcej wie służba. To przecież ona widzi, ale nie komentuje. Nie pisze, choć notuje w pamięci, aby w dogodnej dla siebie chwili, dla wyrównania rachunków lub tylko po złośliwości, donieść co trzeba i komu trzeba. A wtedy biada. Kto zgrzeszył przeciw służbie, będzie jej musiał drogo zapłacić. Ku rozczarowaniu pana Benoit ściany nie powiedziały niczego. Cóż bowiem z tego, że były stare i pamiętały czasy cara Aleksandra lub może nawet króla Stanisława. Zasklepione w milczeniu dały zapach kopciu, wilgoci i naniesionej z podwórca słomy. I jeszcze odór potu, który przez lata zastygł w strojach służących. Tak cuchnął odźwierny, o czym Benoit przekonał się powtórnie, gdy sługa powrócił, oznajmiając, że gospodarz domu, pan Teofil Chreptowicz, oczekuje w salonie. Przyniosłem bagaże, oznajmił sługa, lecz przybysz zaraz go powstrzymał. Tam zna, jeszcze nie teraz. Pierwsza nagroda w kategorii poezji, Janusz Pyziński, Godło Kormoran. Wiersz Perspektywa.
Patrzę, jak szkolnym korytarzem przechodzi nastolatka. Przenosi z sali do sali drobną cząstkę kości mamuta, dźwigając w fajansowych dłoniach cały ciężar historii. Inny kalendarz, czas ten sam, co przypadkiem wyciął w mojej wsi najwyższe topole. Zaorał ścieżki do sąsiada, w progach posadził obojętność, wysprzedał konie. Teraz się wykłóca o liczbę w kolejce do SKR-u i mobilny internet. W miejscu, skąd do swoich spraw odeszli wszyscy święci, diabeł składa Bogu ofiarę ze starych kawalerów. A panny z dziećmi modlą się o małe mieszkanie na nowym osiedlu, za którym pod zmruszałymi jak twarze płotami siadają spełnione marzenia o marmurowym cmentarzu galicyjskiej biedy. Wszystko to pośrodku, z bliska i z oddali. W lustrzanej perspektywie chryzantemy i malwy. Jadwiga Mariola Jankowska, nagroda za temat o Józefie Ignacym Kraszewskim. To był wyjątkowy majowy dzień. Takich dni nie zapomina się mimo upływu czasu. Ulewny deszcz, a tuż po nim słońce, które rozświetla konary drzew, przebija się przez szczeliny traw. Fala ciepła rozmywa się w magicznej poświacie dnia. Tak właśnie wygląda majowy park. Delikatna zieleń, w górze śpiew ptaków, bajka. A na ławeczce staruszek z rozłożonym parasolem nad głową. Podchodzę nieco bliżej, czyta książkę. Jakże piękny widok na tle tęczy, która właśnie wyłoniła się dyskretnie, by nie zakłócać spokoju zaczytanego staruszka. Nie byłabym sobą, gdybym nie podeszła bliżej. Ale najpierw uruchamiam aparat fotograficzny. Mam to. Tak właśnie utrwalam umykającą rzeczywistość. Jedni namiętnie czytają, zupełnie jak ten starszy pan, a inni fotografują wszystko to, co godne zapamiętania. Przepraszam, że pytam, a co pan czyta? Lublanę Kraszewskiego. Tak mnie pochłonęła ta książka, że nie zauważyłem, iż przestał padać deszcz. Na dodatek uwielbiam bawić się cytatami z powieści Kraszewskiego. Prowadzę dziennik z tytułami jego książek. Notuję najciekawsze cytaty. To dla mnie jakby ucieczka w inny świat. Proszę posłuchać, czy nie są te piękne słowa? Za tamtych czasów kto się śmiał, nie zabijał. Ale może ja panią zanudzę. Ależ skąd? Odpowiedziałam pośpiesznie. Absolutnie nie. Proszę sobie wyobrazić, pisałam maturę w roku 2012 właśnie z twórczości Kraszewskiego. W końcu to był rok Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ale zmieniając temat, no właśnie organizujemy spotkanie poetyckie z miłośnikami twórczości Kraszewskiego w naszym klubie literackim. Gdyby pan zechciał uczestniczyć w naszym spotkaniu jako znawca tego wspaniałego pisarza, proszę sobie wyobrazić, młoda panno, że mój dziadek zaraził mnie pasją czytania. W szczególności upodobał sobie Kraszewskiego. Będąc dzieckiem, siedziałem na ławeczce obok dziadka przed jego starą chałupą. Czytaliśmy starą baśń. Przyznam się szczerze, jako sześciolatek niewiele wtedy rozumiałem, ale sam fakt, iż dziadek poświęcił dla mnie swój czas wolny, było dla mnie ogromnym przeżyciem. Chętnie przyjdę na wasze spotkanie poetyckie i być może z małą niespodzianką. Z niecierpliwością czekałam przed naszym klubem na pana Józefa. Wtedy nadjeżdża taksi i z niej wysiada. Nie mogę uwierzyć, jakbym zobaczyła samego Kraszewskiego we własnej osobie. Oto starszy pan w meloniku. Długi czarny surdut i ta broda, aż trudno uwierzyć. Dlaczego wcześniej nie zauważyłam tak ogromnego podobieństwa? Wszyscy z niecierpliwością oczekują na wejście zapowiedzianego gościa, miłośnika i znawcę literatury Kraszewskiego. Otwierają się drzwi, a w nich kopia. Sobowtór naszego pisarza.
Na sali aplauz, na stojąco przywitano tak znakomitego gościa. Ta broda, ubiór, melodnik, niczym z okresu pozytywizmu. Po krótkiej prezentacji własnej osoby pan Józef zadał nam pytanie: kto z was czytał baśń Kwiat paproci? Usłyszałam wtedy szmary i kilkanaście rąk w górze. Oto przesłanie, jakie niesie dla was poetów ta stara baśń. Warto jest mieć marzenia, ale czy za wszelką cenę? Szczęście jest wówczas prawdziwe, jeśli mamy możliwość dzielić się z nimi bliskimi i nie tylko. Na koniec spotkania niespodzianka. Pokaz slajdów z Romanowa. Muzeum prezentuje się bardzo okazale. Dzieciństwo Kraszewskiego musiało być bardzo szczęśliwe pośród soczystej zieleni Romanowskiego Parku tuż za dworem rodzinnym. Sam autor tak właśnie wspominał pobyt w Romanowie. W takim to miejscu wychowywałem się, wzrosłem, tak wesoły, tak kochany, jak gdyby po wyjściu stamtąd samo nieszczęście na świecie oczy widać miało. Kolejne zdanie pisarza, świadczące o szczęśliwym dzieciństwie, o wesołym wstępem do życia, był mi Roman. Ale jeszcze bym poprosiła Lecha, bardzo proszę, ponieważ Lech nakręcił, zresztą powiedz ty sam, co ja będę się wysilała, proszę bardzo. A jeszcze dodam tylko, że Leszek, znamy się też bardzo długo, jest też kilkuletnim laureatem u nas w konkursie kraszewskim. Przyjechał z Turku, tak. No, dziękuję ojcu przewodniczącemu, dziękuję bardzo. W tym roku nie jestem laureatem, ale przyjechałem specjalnie tylko po to, żeby podarować ten krążek. W tamtym roku, kiedy wracałem do domu, wpadłem na pomysł, żeby napisać piosenkę o Romanowie. Mam kolegę Polaka w Australii, który jest muzykiem. Ułożył do tego tekstu muzykę. Moja koleżanka zmontowała zdjęcia, które tu robiłem. I już na YouTubie można oglądać piosenkę Romanów, moja miłość. Teraz tak, na tej płytce jest i teledysk osobno, i piosenka nagrana osobno, osobno te zdjęcia i tekst do piosenki. Prawa autorskie przekazuję wam, nie bójcie się, możecie to śpiewać. Piosenka jest tak skomponowana, że właściwie no, może ją nawet chór śpiewać, mogą dzieci w szkołach. I tu jest oczywiście ujęta pani Ania, która zawsze każdego wita na progu. To także w jej hołdzie. No i nie wiem, teraz chyba panu wójtowi wręczyć tą. To może pan kierownik. A tak. Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj słyszałam tą piosenkę dzięki Facebookowi, przyznam się, bo na profilu znalazłam właśnie tą piosenkę. Byłam zachwycona i razem z panem dyrektorem słuchaliśmy tej piosenki, oglądaliśmy zdjęcia. Naprawdę bardzo dziękuję i gratuluję, ponieważ to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry utwór. Dziękuję serdecznie. Także zapraszam do słuchania. Wystarczy na YouTubie wpisać, nawet może nazwisko nie trzeba, wystarczy Romanów moja miłość, bo tam tej nazwy za dużo nie ma, ta piosenka wyskoczy. Jeżeli nie wystarczy moje nazwisko, jest łatwe do zapamiętania, ale lament wystarczy wpisać. Będziemy lamentować, Leśmy, na sprawy. Jak najwięcej lamentujcie tą piosenkę, bo to jest rzeczywiście, no... Napisałem, żeby był tak łatwy ten tekst do zapamiętania, a jednocześnie, żeby dużo z tymi kalendelabrami, które się palą, kiedy laureaci czytają swoje wiersze, żeby tu była i poezja, i Kraszewski oczywiście, jak najbardziej. Dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, teraz już chyba najmilsza pora, szczególnie dla laureatów, nastąpi wręczenie nagród. Bardzo proszę pana prezydenta, pana wójta, który też przygotował nagrody naszych laureatów, również Marka Światłowskiego, prezesa Koła Bialczan, który ma nagrody dla naszych laureatów. Jako pierwszy oczywiście wręczy nagrody prezydent Dariusz Stefaniuk, który ufundował dwie pierwsze nagrody w kategorii poezji i prozy w
kategorii poezji pierwsza nagroda Januszowi Pyzińskiemu z Dębicy, godło Kormoran. Gratuluję serdecznie. Może najpierw Władka Łukaszewski. Tak. I oczywiście list od nas i tak. Bardzo dziękujemy. Jest, szanowni państwo, rocznica 490-lecia nadania praw miejskich do miasta Biała Podlaska, więc tym bardziej się cieszę, że tak okazałem roku możemy świętować tak pięknie i dobrze. Bardzo dziękuję. Gratuluję serdecznie. Jeśli pani... Jest pani, tak? Zapraszamy bo takie piękne jeszcze, tak. Spółdzielni Bielskie Cuda, która ufundowała... Jeszcze proszę poczekać. Tak, proszę poczekać, która ufundowała... Jeszcze będzie pan spokojnie skarżył. Która ufundowała specjalne podarunki właśnie dla zdobywców pierwszych nagród. Gratulujemy serdecznie i drodzy państwo, gorące brawa jeszcze raz. Ja mogę jedną rzecz powiedzieć, że Bielskie Cuda robią fantastyczne rzeczy. Moje dwie córki śpią idealnie. Na pewno będzie się dobrze spało. Tak jest. Drodzy państwo, pierwsza nagroda w kategorii proza Markowi Adamkowiczowi z Gdańska, godło Melchior. Nie ma przedstawiciela, nie ma pana Marka, zostanie nagroda przekazana pocztą. Bardzo proszę, teraz dwie nagrody, druga nagroda w poezji, Eli Galoch z Turku, godło Rufus. Bardzo proszę, przekazanie nagrody, tę nagrodę ufundował pan prezes Jerzy Adamski i Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda. Dziękuję serdecznie. Które dobrze reprezentowany jest na naszych spotkaniach. Fantastycznie. Proszę. Proszę bardzo. Gratuluję. Bardzo proszę teraz druga nagroda w prozie dla Elżbiety Kotras z Bysławy, godło Carte Blanche. To jest też nagroda fundowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zgoda. Drodzy państwo, i trzecia nagroda w kategorii poezji Annie Korulczyk z Warszawy, godło Królik. Gorące brawa. To jest też nagroda ufundowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zgoda pana prezesa Zielonowskiego. Jest tyle nagród, że tak naprawdę ciężko dźwigać i wszystkie wręczyć. I trzecia nagroda w kategorii proza Edycie Łysiak z Kazimierza Dolnego, godło Kandelabra. Fantastycznie, powiem szczerze, przeczytał całe. Nie wiem, co ona umarła, czy nie. Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy państwo, i trzy nagrody specjalne za temat związany z Józefem Ignacym Graszewskim. Jadwidze Marioli Jankowskiej z Poddębic, godło Julianka. Tę nagrodę ufundowało Muzeum Józefa Ignacego Graszewskiego oczywiście. I nagroda za temat o Podlasiu Magdalenie Nazaru, przepraszam, z Białej Podlaskiej, godło Nazu. Tę nagrodę oczywiście
oczywiście ufundowali Państwo Kalinowscy, Szczepan i Alicja Kalinowscy. To już tradycja, że nagroda za tematykę podlaską. Bardzo proszę się tak ustawić boczkiem może. O, właśnie. O. Proszę bardzo. Nagroda nie opuściła nigdy. Tak. Kolejne były nagrody wyższe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo prosimy teraz o przekazanie przez pana prezydenta nagrody Klubu Literackiego Maksyma imienia Wiesława Gromadzkiego Ewie Koziarze z Konstantynowa. Godło Anemu. Nagrodę ufundowała pani Ania Olszewska. Niestety nie ma jej z nami, ale bardzo proszę, pan prezydent przekaże. Serdecznie, bardzo się cieszę, że możemy w końcu nagrodę pani licencjalną. Z nami już od dłuższego czasu, więc tym bardziej mi miło. Bardzo miło, za to jest serdecznie. Przypomnę tylko, że pani Ewa należała do pierwszego składu Klubu Literackiego Maksyma, który od lat 80. już działa, więc to też jest nagroda po wielu latach. I nagrodę rzeczową żyli bardzo prosimy o przekazanie nagrody Agnieszce Weronice Panasiuk z Białej Podlaskiej. Proszę się tak ustawić bardziej. Może tak, możemy od razu pokazać. Jak zrobią nam zdjęcie. Tak jest. Agnieszka Weronka Panasiuk. Jeszcze mam. Czym pomagać, radzić. Tak to, aha, ojej, a to jest ciężkie. Jak pomogę, że trzymam obraz. Trzymaj, tak. Proszę bardzo, bardzo proszę. Fantastycznie. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, właśnie, prawie wszyscy dostali nagrodę. A szef jury nie. No właśnie. Proszę Państwa, ja też byłem od początku, a propos, też fundowałem nagrodę. Od 30 lat miałem kilka lat po przerwie. A propos tego, że właśnie ktoś mówi, że pierwszy raz jest, tak? Że pierwszy raz jest. Proszę Państwa, przez wiele lat takim dobrym duchem dla poetów nie tylko z Podlasia był Zdzisław Rzączkowski. Wydawało się, że kiedy on już nie będzie mógł tutaj tej roli spełniać, że będzie jakaś luka. Okazuje się, że mieliśmy szczęście. To szczęście przyszło z Kanowa. To jest ksiądz, ojciec i proszę przyjąć od nas skromny upominek wielebnemu ojcu, księdzu Elgiszowi Dymowskiemu, z prośbą o łaskawe przyjęcie, z podziękowaniem za promocję poetów i poezji z Podlasia. Autor i prezes Kaławiarza, wydawca. Dziękujemy. Drodzy Państwo, teraz już proszę może o zdjęcie jakieś takie grupowe wszystkich laureatów. Zachęcam tutaj wszystkich laureatów do przyjścia. Zapraszamy laureatów. Wszystkie kobiety, które robią. Ja może z tym panie, nie mam do samego pani. Dobrze. Czyli ja na widzicie już dobrze. No właśnie, wszystkie, ale buzie wszystkim widać. Panowie fotoreporterzy, czy widać buzie wszystkie? No jak wszyscy widzą, to widać. Dobrze. Dziękujemy, czy jeszcze? Dziękujemy. Oczywiście jeden z wielu tematów, jak już może część przynajmniej Państwa wie. Właśnie dzisiaj folder przekazałem ojcu o Watykanie i mieliśmy wystawę z grafik moich galerii podlaskiej w tym roku. W tym muzeum rok temu miałem wspólną z muzeum wystawę o Tadeuszu Kościuszce, gdzie dostarczyłem 170 eksponatów. Natomiast tu miałem większy problem, dlatego że zbiory o tym naczelniku, ojcu Piłsudskim, są o wiele bogatsze. Myślę, że liczą około 1000 różnych rzeczy. Tu jak Państwo się wybrałem, na ile ten obiekt pozwolił, a więc dzięki właśnie
że udało się nasze gawa tutaj ustawić, plus te ściany zagospodarowałem, wydaje mi się, najciekawszymi eksponatami, które mam w swoich biurach. Proszę Państwa, to oczywiście nie są jakieś eksponaty typu Muzeum Narodowe, etc. Ale myślę, że to są też ciekawe. Najlepszy dowód, że czekają też na część tych przynajmniej eksponatów, czeka Muzeum Niepodległości w Warszawie. I jest ono bogatsze w sensie przynajmniej ilości niż w naszym mieście Białej Podlaskiej, ale myślę, że jeszcze coś jest ważniejszego. Mianowicie, że tam zabrakło mojego kolegi, zresztą Mirka Barczyńskiego, sąsiada, na Bielskiej Wystawie, mianowicie do dobycia osób, które stąd pochodziły, a zapisały się do Legionu. Tutaj się udało mi przygotować wykaz tych najważniejszych, prawda, osób. Część z nich przecież doszła do wysokich awansów, dostała się do jak choćby Tesaro Zosik, który został generałem Małorusi Białej Podlaskiej. Więc myślę, że też tak musimy personalnie się skierować na tych ludzi, którzy daleko byli od Galicji, tutaj nie można było za bardzo zasilić tych szeregów. Austriacy nie pozwalali na funkcjonowanie grup ratunkowych, a mimo to spora część Podlasiaków zasiliła szeregi właśnie Legionu. I to, co mówiłem, warto każe, ale część osób przyjechało swoimi samochodami, że ten pobyt, choć nie było tu wielkich zwycięstw militarnych na Podlasiu, to ten fakt, że legioniści tutaj się pojawili po raz pierwszy od księdza Brzuski z orzełkiem na czapce, z polską mową, z tymi duszami po 40 latach w Drelowie czy w Leśnie Podlaskiej, spowodowało ogromny przełom wśród Podlasiaków, którzy na początku I wojny światowej o armii rosyjskiej mówili nasi. Szaboty wielkiej prasy, nawet właśnie bez boju się okazuje, ale te rozmowy, te spotkania spowodowały taki przełom, że zaczęliśmy mówić tu na Podlasiu w tamtym czasie oczywiście. Tak, legioniści to są nasi żołnierze. Proszę Państwa, nie sposób dzisiaj, żebym komentował jakieś dużą ilość eksponatów, ale tak pokrótce, co tutaj jest. Więc są jakieś tam kolejne gabloty, które dotyczą na przykład Podlasia, związków Legionów Piłsudskiego z Podlasiem. To w końcu jest honorowy obywatel naszego miasta. Dodajmy jeszcze, że na ponad 100 miejscowości i regionów, które uhonorowało za życia marszałka tym tytułem, nasze miasto było już na 6. miejscu. 20 rok, 20 kwietnia, ale co ciekawe, dopiero po 5 latach delegacja na czele z prezydentem wybrała się do Syryjówka i wreszcie wręczyła ten obiecany już, prawda, gdzie uchwała Rady Miasta była już wcześniej podjęta właśnie w 20 roku. I z tego tytułu też była wystawa części, prawda, w połowie z moich zbiorów, z kilku muzeów w Białej Podlaskiej kilka lat temu. Proszę Państwa, pewnie kilka ciekawostek na przykład. Mam bardzo cenny portret, który wykonał Ludomir Ślędziński. To jest bardzo znany malarz z Wilna w okresie międzywojennym, także oryginalna rzecz. Mam bardzo dużo ciekawej prasy. W Lublinie, w Muzeum NCS-u wystawiłem wtedy przede wszystkim prasę. Mam ponad 150 gazet, tytułów to oczywiście trochę mniej, z okresu żałoby narodowej, po śmierci marszałka. Trwała ona 6 tygodni. Niektóre bardzo, bardzo ciekawe wydawnictwa. Największa książka liczy prawie pół metra, to jest Józef Sybirski, Józef Piłsudski na Syberii, a najmniejsza kilka centymetrów. Proszę Państwa, pokazuję książkę pogryzioną przez myszy. Celowo, prawda, by pokazać, że w okresie PRL-u nie można się było chwalić, że się w księgozbiorze ma tego typu literaturę. Ludzie gdzieś to ukrywali, prawda, na strychach, no i myszki. Na szczęście jest białej pani Daniluk, Teresa, która, jej rodzina na Łomackiej 84 koło lotniska przechowała w bardzo dobrym stanie pamiątki. Ja kiedyś się w muzeum kilka lat temu poprosiłem właśnie o pokazanie. A jej ojciec to Kazanowski, tutaj wymieniony, Mieczysław Kazanowski, pracownik naszej podlaskiej wytwórni samolotów, zmarł w 1962 roku. Proszę Państwa, mam właśnie książki wydane czy napisane przez Piłsudskiego. Pozytywne i też i czarna legenda.
Na przykład ciekawa książka, rok 63, bo Piłsudski wychował się, jak wiemy, na legendzie powstania. Jego ojciec brał udział w powstaniu styczniowym. Jego pierwsze publikacje, analiza. On nie kończył szkoły żadnej wojskowej, bo nie miał takich możliwości. Nauczył się wojaczki, właśnie analizując militarne aspekty powstania styczniowego. I na przykład, ale ta książka jest o tyle ciekawa, że wydana jest gdzie? W Palestynie. 1944 rok. Na pewno rzecz ciekawostka. Ilustrowana kronika Legionów. Proszę Państwa, książka jak książka, by każdy powiedział. No ale głównym autorem tego albumu jest major Kirini, który w naszym mieście służył w 34. Pułku Piechoty. Prawda? Są tu, proszę Państwa, książki z epoki. To nie są tylko, prawda? Ja współczesnych to parę książek nie pokazuję, bo trzeba by było całe muzeum zagospodarować. Natomiast pokazuje książki wydane w 1914 roku, prawda, w okresie, kiedy funkcjonowały legiony, również w języku obcym, na przykład niemieckim, Für Freiheit und Recht, za wolność i prawo. To jest właśnie legionowe wydawnictwa, również londyńskie wydawnictwa, proszę Państwa, w różnych innych miejscach. Czasopisma, Strzelec, to proszę Państwa, czasopismo wydane, wydrukowane w 1914 roku, więc to nie są już takie reprinty, czy późniejsze jakieś edycje. Coś jeszcze z ciekawych rzeczy. Zapominamy czasami, że część legionistów służyła po stronie rosyjskiej, tak zwany był Legion Puławski. Endecja Ruch Narodowy wiązał początkowo, prawda, większą nadzieję, że Rosja pobije Niemcy, zjednoczy wszystkie ziemie, a później jak już będzie Polska zjednoczona, nawet jeszcze pod belgrem rosyjskim, to z czasem będziemy na tyle silni, że wyrwiemy się, prawda, na wolność. Więc legionista Puławski to są ci legioniści, którzy walczyli po stronie rosyjskiej. Oni na Podlasiu toczyli dosyć dużą bitwę pod Korczówką. Proszę Państwa, na przykład mam bardzo ciekawe czasopismo, wydawane przez Armię Krajową. Armia Krajowa wydawała bilety informacyjne. Największy nakład we wszystkich krajach, prawda, podbitych przez Niemcy. To było na rzecz. Ale proszę Państwa, 1943 rok, 12 maj, 13, rocznica 8 śmierci Piłsudskiego. Wcześniej wiadomo, że doszli, prawda, ludzie z Sikorskim związani, więc Sikorski był kontra Piłsudskiemu i nigdzie wcześniej nie ukazało się pozytywne jakieś wspomnienie o marszałku przez cały okres okupacji. A pierwszy raz się udało właśnie wtedy taki artykuł opublikować. Co jeszcze ciekawego? Wydawnictwa emigracyjne. Temat w związku z tym, że w PRL-u był zakazany, można było o Piłsudskim pisać w Polsce, można było pisać, a tylko źle. Natomiast na emigracji przede wszystkim dwa instytuty Piłsudskiego, Nowy Jork i Londyn, ale mam tutaj też inne miejscowości, gdzieś tam właśnie Toronto i czasopisma, i Tel Aviv na przykład, proszę Państwa, w Tel Awiwie 43 rok, czyli już ta armia, prawda, Andersa idzie i tam się to udało wydać. Ciekawa też, proszę Państwa, że spośród czasopism najcenniejsze kolekcjonersko są dodatki. Dlatego, że czasopismo często miało duży nakład, a dodatki jednosetną może, ale czy było bardzo ważnego, prawda? Wybór na przykład, czy utworzenie rządu przez Piłsudskiego, czy wybór Piłsudskiego tam był wcześniej na prezydenta, który on ostatecznie nie przyjął, prawda? Ale o tym informowano. Proszę Państwa, generał Weygand, bitwa o Warszawę. Ta broszurka niepozorna, ale ona jest bardzo ważna, bo jak wiemy, w Polsce ciągle polemizujemy, czy Piłsudski był głównym autorem zwycięstwa, czy może Sikorski, czy może Haller, a czy w końcu wskazywano na Weyganda. Ale Weygand, generał francuski, który był szefem misji francuskiej przy naszym rządzie i sztabie generalnym, sam napisał: nikt inny, tylko Piłsudski był w stanie zmobilizować żołnierzy, którzy przez 600 km się cofali bez przerwy, prawda? A mimo to jeszcze do tego ostatniego wysiłku miał taki autorytet, miał taką legendę już wtedy, że tylko on mógł to zrobić. Także przynajmniej nawet generał sobie nie chciał tego zaszczytu przyjąć, ale sprawiedliwie docenił.
Natomiast dużym zaskoczeniem, kiedy u mnie na WF-ie robiłem taką wystawę, oczywiście o wiele mniejszą, tam nie było takiej możliwości, a była delegacja z Francji naukowców i byli zdziwieni, że w swoich zbiorach posiadam właśnie, prawda, lustro historii, po francusku wydane właśnie Weygand i De Gaulle w Polsce, bo dodajmy, że wtedy De Gaulle jako kapitan również był w tej misji francuskiej w 20 roku. No i proszę Państwa, rozważania o 20 roku, to tutaj, rozejm, to jest oryginalna rzecz, tak samo w 20 roku, przed podpisaniem w Rydze pokoju, publikacja na ten temat. Proszę Państwa, mamy większość literatów, proszę Państwa, więc dla Państwa może być najciekawsze to, że w swoich zbiorach mam bardzo cenny biały kruk, mianowicie cały tom poetycki poezji poświęciła swemu szefowi zresztą, bo Kazimiera Iłajkowiczówna, znakomita poetka, była sekretarką dziadka jako ministra spraw wojskowych. I poświęciła mu cały tom poezji. I to jest, prawda, opis, podpis z autografem i numerowany. Czy ktoś z Państwa wie na przykład, tutaj sobie duchówkę położyłem, że przed wojną wydano pocztóweczkę taką, którą tu mam w kolekcji, że tak się tutaj Tatry układają, że widać głowę tutaj marszałka. No tak, tak, tak. Proszę Państwa, może dla nas, prawie wszystkich, Ilustrowany Kurier Polski, wydany 13 października 1939 roku, może być szokujący. Zwróćcie Państwo uwagę. Żołnierze Wehrmachtu są przy trumnie Piłsudskiego. Nie mam, proszę Państwa, dobrej odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Zapewne Państwo może słyszeliście, że ponoć jedyną mszę katolicką, którą zaliczył Hitler, to była msza żałobna w kościele świętej Jadwigi przy Unter den Linden w Berlinie. Czy to był szacunek dla marszałka Piłsudskiego za to, że pokonał ponoć niezwyciężoną Armię Czerwoną? No nie wiem, czy to byłaby aż taka teza, czy ona byłaby do udowodnienia. Ale kto wie, kto wie. Proszę Państwa, kolejna gablota wydawnictwa o Piłsudskim z okresu PRL-u, ale już pozytywne. No, bo wydane w podziemiu. Prawda? Okres Solidarności. Proszę Państwa, mój dobry znajomy, bo łączy nas wspólny temat, widzimy go już w Bydgoszczy. Ja zbieram kilka tematów, a on jest monografistą, tylko Piłsudski, więc zbiory manipulujące. Nie rozmawia wydawnictwo. Wydaje bardzo piękne rzeczy. Bo to absolutnie żadnie nakłady o taką rzecz, którą tego wydaje sobie to 40 egzemplarzy. Tak, na całą Polskę. 40 egzemplarzy. A my mamy? Proszę Państwa, ciekawostki, to są pamiątki z marszu w Popodlaszu. Ja przez 4 lata byłem szefem Komitetu Organizacyjnego tego marszu, ale zwróćcie Państwo uwagę, że jeszcze mam miniaturkę taczki. Taką taczką sypano 36-metrową górę. Mam nadzieję, że zaraz wszyscy dotrą do nas. Młodzież ze Szkoły Muzycznej Białej Podlaskiej, Szkoły Muzycznej Pierwszego i Drugiego Stopnia, imienia Fryderyka Chopina, Matury Podlaskiej, oczywiście pod matutą maestro Waldemara Robaka. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu. Bardzo się cieszymy, że zaprosiliście nas na to tak ważne dla literatury naszej podlaskiej wydarzenie. Zagramy dzisiaj, mam nadzieję, sympatyczny koncert, a muzyka będzie bardzo zróżnicowana, bo zaczynamy od Bacha, potem Händla, troszeczkę Mozarta, Rossiniego i na koniec muzyka prawie współczesna. A więc jak powiedziałem, zaczynamy od trzeciej suity D-dur Jana Sebastiana Bacha. Najpierw będzie aria, potem gawota. I oczywiście obrawa, jeżeli takie będą, to poprosimy po gawotach, czyli po drugiej. Thank you.
tego pacholi, Jerzego Fryderyka Henna. Będzie to najpierw aria z opery Xerxes, a potem gwiazd królowej Saby z oratorium. Zaraz sobie przypomnę, więc tak sobie powiem. Salomona oczywiście. A więc najpierw piękna aria. Żałujcie Państwo, że nie byliście, niektórzy nie mogli być na koncercie w naszej szkole, kiedy tę arię śpiewał z nami wybitny tenor pan Tomasz Zagórski. Zapraszamy w końcu listopada. Będzie jeszcze jeden koncert właśnie z nim, jak również z dziećmi i z młodzieżą, którą on przygotuje, a na wiosnę w Białej Podlaskiej po raz pierwszy od czasu Radziwiłła wystawimy operę. Thank you.
proszę Państwa, Wolfgang Amadeusz Mozart, Lacidalem Lamano z opery Don Giovanni. Trudno jest grać, jak na cela ucieka, wiecie Państwo, dodaje pianista mu A więc moca. Gioacchino Rossiniego. My dzisiaj nie mamy wokalisty, ale kiedyś też tak się stanie, że zostanie ona wykonana przez pana Zagórskiego w naszej szkole. Thank you.
jeszcze mamy dwa utwory dla Państwa. Obydwa piękne. Najpierw zagramy walca kompakta rosyjskiego do, a potem Roga Ordnera cudne tanto. Całej młodzieży piarskiej i zaśpiewają razem z naszą orkiestrą i z naszą pianistką. Serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście wiadomości na www.podlaska.pl i na stronie naszej szkoły. Przychodźcie do nas, posłuchamy razem muzyki.
dziękujemy za takie gorące przyjęcie. Dziękujemy za zaproszenie, Jura. No i cóż, do zobaczenia, tak jak powiedziałem, w naszej szkole i na innych koncertach. Dziękuję.